absolutely crazy about it! Devil May Cry. In high definition. Hej, cześć, siema dobra wszystkim, z tej strony Jack. Witam się, zapraszam serdecznie w kolejnym odcinku, szybko mówię, bo jest cutscenka. Witam się w kolejnym materiale z DMC 3. Zaczynamy misję 13. Okej. Okay. Misja 13. Chaos mile widziany. Albo witamy ciepło. Czegoś tak. Bitwa krwi i braci. Okej. Okay. Zobaczmy, czy faktycznie jest nowy. Tak jest! Piąty styl! Jasny szlak! Styl kontrolujący czas, w którym gracz może poruszać się szybciej od błyskawicy. Albo tak szybko jak błyskawica, coś takiego. Dobra, no to wypróbujmy w takim razie. Zobaczmy, time lag. Wyślij szczelinę, tam wyrwę czasową. Fale, czy też fale. Która spowolni przeciwników, kiedy ci będą... Nie, kiedy... Będzie... A ty zostanie... A ty będziesz mega szybki. Dobra. Let's try it then. Ile to wymaga? A w ogóle nie wymaga! A to nie, dobra, to nie. To Royal Guard. Zostajemy przy nim. Potem Quicksilver. Myślałem, że to się leveluje tak jak inne style, ale najwidoczniej nie. Czy ja chcę zmienić ekwipunek? No, myślę, że jak będziemy walczyć z Virgilem, no to przyda się mieć jednak Rebelliona, więc weźmy go. Ale przy Cerberusie zostaniemy, bo fajnie się walczy tą bronią. Tutaj... No nie zdobyłem nic nowego, więc raczej też nie będzie niczego do kupienia. I tak też jest w istocie. Gnatów też żadnego nowego nie zdobyłem, więc dobra. Rozpoczynamy misję w takim razie. Okej. Okay. Wow, no to mi się totalnie nie udało. Czemu mi tak ciężko wyczuć ten cholerny styl? Thank you.
Brrr. Dobra, po szybkiej pauzie i jeden drinku. Widzę się z wami ponownie. Ja! The fuck? No ty krzyk! A, pewnie. Dobra, co ja się z wami normalnie odpalać tego diabła Yellow? Mał. Najgorsza walka ever, literalnie. Okej, bardzo długie schody. Mamy drzwi i mamy korytarz. Drugie drzwi. Okej. Teraz się zastanawiam, gdzie powinienem w sumie iść. Dobra, wiecie co? Żegnam. Już wystarczająco dużo mojej cierpliwości. Kolejne drzwi, co jest? Okej. Tego nie mogę obracać, nie? No nie. Dobra, czekaj. Okej, zdupcyłem to. Resecik w takim razie. To? No tak średnio. Jak to zniszczę? To też tak średnio. Dobra. A proszę. Okej, mamy nasz ukryty ten. To niszczymy, to niszczymy. Okej, jakiś przedmiot. Ale jeszcze z tym coś mogę zrobić. Pytanie jak? Dobra, weźmy to najpierw. Orykalkon. Idealnie uformowany kawałek orykalkonu. Czy tam orykalkum. Mówi się, że otwiera drzwi do jamy osądu. Okej, czy to jest coś, co pewnie będzie mi potrzebne, aby progresować dalej? Chociaż nie, czekaj, przecież to jest zmyły po prostu. Chyba, że faktycznie mogę jakoś to... No ale nie, no wątpię. Żeby to zrobić, to musiałbym to móc obracać, a to niestety możliwe nie jest. Adios.
zamierzam się z tymi zbrojami, czy tam posągami, bo to są posągi, a nie zbroi, zamierzam się z tym czymś męczyć. Ścieżka obsydianu. Okej, okay, jest to przejście, które otworzył Virgilowi Arkham. I zobaczmy teraz tu. Mamy ewentualnie do zmiany stylu. Okej. Okay. I nie tylko do zmiany stylu. Tutaj potrzebuję Nevan, żeby to zniszczyć. I dzięki temu dostać kolejną niebieską kulę. Więc dobrze. Na szybciutko. Zamiast Cerbera weźmiemy Nevan. Ale wolę, żeby to było bardzo prędkie. Więc zniszczymy to jednym strzałem. I pięknie. Dobra, zostajemy przy rebelionie. Żeby jakoś na cutscenkach fajnie też wyglądał. W ogóle dla mnie to jest śmieszne, bo jakby też jest pokazane, że chyba Dante powinien domyślnie biegać z rebelionem i czymś dodatkowym, a nie właśnie z tymi. A nie z czymś zastępczym. Dobra, tu mogę jedną kulę sobie dokupić. Nie. Żadne itemy. Wyposaż. I wracamy do Cerbera. No i zobaczmy to. Zaofiaruj Orichalcum i przejdź do Świętej Komnaty. Okej. To się wydaje, że za proste, no ale dobra. Why isn't this working? Is there something missing? Must more blood be shed? You seem to be in a bad mood. Dante. So, my mother's amulet is the key that unlocks the door to the demon world. Good plan, Pop. Just the opposite, actually. Originally, it was the key to the demon world, but was given to humans as a gift. It doesn't matter to me one way or the other. More importantly, I've come all this way. I'm sure you have time for one more game, right? Why not? After all, we share the same blood. I'll just use more of yours to undo Daddy's little spell. So, you want a piece of me, literally? Okay, bro. Come and get it, if you can. Dobra. You are not worthy of my opponent. Jasny szlak, zapomniałem to wyłączyć. No dobra, zostawię przy tym, bo nie ma sensu. Sorry, but this is no place. Co właśnie przeciął rakietę? So beat it. Shut up. No i tak. You forced him into this. Is that what you think? Foolish girl. Bravo! Bravo! I never dreamed that things would go so smoothly. Thank you so. Well done, everyone. Well done. You. Don't be a bad girl, Mary. What? Or you can expect a spanking from Daddy later. Just as gonna spank you, but spank you under buffoon. I don't know where you came from, but you don't belong here.
Now leave! Zowie, that was close. But you've taken quite a trouncing today, haven't you, Virgil? You could have chopped me into confetti by now if you were in tip-top condition. Damn you! You have lost. Twist Arkham? What? Because you underestimated humans. What's going on? Też byś się chciał dowiedzieć. Good girl. Pure and innocent. Just like your mother. You bastard! It's time for your spanking, my dear. You want to know where the spell didn't break? Virgil? You have the two amulets and Sparta's blood. You had everything you needed to unleash the evil. I told you before, I don't like anybody who has a bigger mouth than mine. You are wounded and weak. Even I can do this to you. Two amulets. A set of Sparta's blood. Now I need one more key. He sacrificed two things to suppress the tremendous force of this tower. His own devil's blood and a mortal priestess. I needed you, in whose body flows the same blood as the sacrificed woman. A swoje czemu nie przelałeś? His spell cannot be undone without your blood. Skoro jest twoją córką, to wystarczyłaby chyba też i twoja krew. It was quite a ride, you know. If any of you had died before getting here, our little plan would have gone to waste. Therefore, my job was to make you battle each other in order to weaken you. But at the same time, I had to guide you here and make sure that you were kept alive. I even went so far as dressing like a complete idiot. Czyli w sumie tak jak wyglądasz. It's time for bed, Mary. You can visit your dear mother. Try me. It's time for the clown to bow out, Arkham. Dude, the show's over. Impressive. I expected nothing less from the devil's descendants. But aren't you forgetting something, Virgil? The spell is broken. What do you think will happen next? Let's welcome chaos. Mi się, co mnie chciałem powiedzieć. Dobra, po pierwsze tak, Virgil na pewno nie zginął. Czemu on nie przelał swojej krwi, bo skoro Mary, aka Lady, jest jego córką, no to znaczy, że w jego żyłach płynie ta sama krew, więc czemu swojej nie przelał, byłoby szybciej. To jest ten. A już wiem. I dlaczego Arkham, znaczy, nie, jak bardzo Virgil i Dante muszą być osłabieni, że Arkham praktycznie w ogóle się nie męcząc tak ich zdjął. On tak naprawdę podciął jednocześnie jednym podcięciem, wyrzucił w powietrze i Lady, i Dantego, i Virgila, i łapiąc, jeśli dobrze widziałem, chyba Virgila jako pierwszego, zgarnął wszystkich, całą trójkę naraz, po czym ich wypieprzył po prostu
z tego podestu, powiedzmy. Jak bardzo oni są osłabieni, że on to zrobił bez najmniejszego wysiłku. A i co, doda się kolejne piętro teraz, czy to się zrobi większe? Aktualnie to mi przypomina trochę wieżę Babel. Kto wie, może taka była inspiracja. Jeszcze zgarnia wszystkie te posągi po kolei. Widzę, architekt pomyślał. Okej, okay, płynę przejście do rozgrywki. Yes, I'm going to finish him off. Well, you might as well forget it, because you're no match for him. Regardless, I must go. I had a chance to stop him before, but I couldn't. I'm responsible for all this mess. Responsible? Does it bother you that much? He's my father. Besides, who else can undo what he's done? Yeah? A demon like you wouldn't understand. Nie powiem, wygodna funkcja. Jeden, to jest jeden, a dwa, Dante. Father and family, huh? Well, I'll go too. But you better hurry if you don't want me to take all the credit. Dlaczego ja sądziłem, że on pójdzie po Virgila? Drive, charge upward to the sky. O, czy będziemy lecieli w góry? Może? Jezus. Chyba nie, strasznie ciężko będzie mi wyczuć ten styl. Ale trzeba w końcu będzie. Dobra, tutaj nic nowego wciąż. Tutaj tym bardziej nie mam co sprawdzać. Dobra, rozpoczynamy misję. Ruiny sali osądu. Okej, okay. Czy coś tu się schowa? Bo tak na start. Czy to jest to, co miał Virgil? Tak, Beowulf! Nice! Szybkie rękawice i... no powiedzmy buty po prostu, nie? Ten ubiór wzmacnia ataki Dantego i prędkość, czyniąc z niego zabójczą broń. Dawajcie mi teraz te... to. Dawaj mi tą. O, i proszę, chyba do Beowulfa akurat. Ten cały licznik stylu. Czy to jest ten? Czy to jest Devil Arm? Yeah! Dobra, no to w takim razie wskakuj za Cerbera. I od razu cię upgrade'niemy. Drugi level skilla.
podbródkowy. Lepszy podbródkowy. Oh, come on, really? Nie mam? No, ej, teraz to się oszukamy. Dobra, jak się tym walczy? Okej. Trochę jak tym. Trochę jak w... Kurde, jak się nazywa ta broń za Sukuba? Bo podobny movement speed to miało. Znaczy movement speed. Zarówno podobną prędkość ataku, jak i... Jaki podobny ten sposób, jeśli chodzi o walkę. Co się nazywa te rękawice? Erix! O Boże, przypomniałem sobie. Tak samo jak Erixem się widzę, ten walczy. O! Okej, tego się nie spodziewałem, ale jest mi to jak najbardziej na rękę, bo jestem teraz w stanie kupić sobie ten podwójny skok z tą bronią. Nie to. Tutaj, cyk. O! Okej. Czyli to już wszystko. Więcej... Serio? Myślałem, że będzie białe. Dobra. Gdzie mam iść w takim razie teraz? No raczej na pewno nie mam po prostu skakać, ani tym bardziej biec po tym. Przecież kto wie, może by się dało. Gdybyśmy spowolnili czas. Ale to raczej nie o to chodzi. Ale okej, czyli to jest ostatni Devil Arm, jaki zdobędziemy w grze. No tak, to jest przejście. Trochę logiczne. Winda. Okej, gdzie jesteśmy? A, tutaj! Dobra. Górna obsydianowa ścieżka. Okej, okay, tak liczyłem, że może coś tam będzie schowane, no ale nie. Vestibula. I tu nie byliśmy przed chwilą w ogóle? Tak, te orykalkum znalazłem. Walka. No nie, znowu one. A, ale właśnie. Dowiedziałem się, że... Ja jestem po prostu cholernym idiotem. Bo tu nie potrzebuję Cerbera, żeby je rozwalić, tylko muszę atakować je na plecach. A jest to coś białe. Jeszcze ktoś? Oczywiście, to by było za łatwo. Jak ja nienawidzę takich przeciwników. Zmieni się tarczą i wielce zadowolony. Jak ja spudłowałem? Ja
Bez komentarza. To mogło pójść o tyle szybciej. Teraz coś się tutaj nowego kryje? Czy może to jest dalej tylko podskok po czerwone orby? Nie, to chyba dalej tylko podskok po czerwone orby. Super, nie ma tak na zmarnować czas. Dobra, biegł się w takim razie. Tylko jakby gdzie to mnie teraz zabierze? Jak tam zejść? O, ty, chociaż w sumie? Nie, nie ma przejścia. To jest jedyna opcja, jaką widzę. No, tylko oczywiście bez walki się nie obejdzie. Nie, że prowokacja podbija styl. Okej, to jest to się nazywa podbicie stylu. No ty... Okej, czyli używając tego stylu, bawię się tylko Sekiro. Różnica jest tylko taka, że gorzej jest wyczuć ataki. No, przynajmniej na oko jest gorzej. Przy praktyce może być trochę lepiej. No i dobra, jestem tu. Chyba se ktoś jaja robi. Idziemy dalej. Nie tędy. To tędy. Czy ja walczę z jakimiś pionami do szachu? Bo tak to wygląda. Dobra, nie, żegnam. Yeah.
były piony, chyba laufer i koń. To co dalej? Królówka? Żebym jeszcze wiedział, gdzie mam iść w ogóle. Póki co idę tam, gdzie są po prostu zamknięte przejścia. Gadaj. Nie, nie, proszę, powiedz, że ta kula to jest tego bonus. To mi fragment. Powiedz, że to jest tego bonus. O, dobra. Na szczęście. Tak, raczej nie ma co czytać. Tylko pytanie, czy ja właśnie w ogóle idę w dobrą stronę. Ale w sumie to nie bardzo jest jakakolwiek inna. Tego już nie mogę przeczytać nawet. Czy ja poszedłem w złą stronę? No jest to bardzo możliwe. O, jest to bardzo możliwe. Dobra, chyba znalazłem rozwiązanie. Czytaj, sprawdziłem w poradniku, co mam robić. I dobra, jednak poszedłem w dobrą stronę. Żebym tak teraz jej nie pomylił. Tak, to są te prawidłowe. Ja. Dobra, tu gdzieś powinno być przejście według poradnika. No, wiwat moja głupota. Z nimi też nie muszę w ogóle walczyć, ale... Jeśli już mogę ich pozbyć w szybki sposób, to czemu by tego nie zrobić? Okej, tu jest coś nowego. Co to jest? What? Wait a minute, ale to mnie teraz cofnęło do początkowej lokacji? Czy ja faktycznie mam teraz tam wyjść? Rozumiem fakt, nie? Okej, okej, okej. Dopóki się nie zoruje... Niech to jest włączone, dopóki się nie zorientuje, gdzie on iść. Już? Okej, złota kula. Tylko właśnie nie zabiorę, bo mam full. Ale to raczej nie tędy mam iść. Czy to była tylko... droga poboczna. No nic się nie dzieje. Zobaczmy w takim razie,
Kierunek numer 2. Tutaj nic, ale... jeszcze możemy iść tędy. Okej, tutaj jest, są nowości. Jest dobrze. Wracamy do normalnych obrażeń. I dobra, mamy cutscenkę. Mamy motor. Którym zasuwamy w górę wieży. Jakim prawem? Nie mam bladego pojęcia. Ale bizeczka gra dobra. Quicksilver? Nie, po prostu jedzie dalej. To motocykl jest zasilany lotniczo? Można i tak. No i dobra, jako iż mamy już dwie misje, szczególnie jedną w dość szybkim tempie zrobioną przez moją troszeczkę nieuwagę. I 47 minut na liczniku, no to nie będziemy zaczynali kolejnej, więc wrócę sobie do Mission Selecta. I proszę, misja 15, czyli zostało nam ich 6. Wliczając tą oczywiście jeszcze 15. No, coraz bliżej końca. Nie będzie niestety kolejnych Devil Armów. Troszkę szkoda. No, ale trzeba też się cieszyć z tego, co, na co twórcy wpadli w tej części. Tak więc dobrze. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnej części DMC 3. Cześć!